Od zła wszelkiego chroni nas święty płomień. Co ja mam teraz? A jeśli ktoś przeżył, wieczny ogniu, ześlij mi pomoc. Daj znak jakiś, który chronisz nas od mroku. Nie podchodź! Nie umiem walczyć, pomocy! Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem diakonem. Już od 2 miesięcy. Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji. Zaraz. Twoje oczy, żółty pigment i te źrenice. O, czytałem o tym! Jesteś wiedźminem! Kot domowy i zaskroniec odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice zaskrońca są okrągłe, choć... Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz! Jeden z was próbował mnie ostatnio zabić, bo odkryłem jego udział w handlu Fistechem. Tutaj, niedaleko. Dlaczego miałbym teraz zaufać tobie? To bardzo przykra wiadomość. Będę się modlił o nawrócenie takich jak on. Nawet słudzy kościoła popełniają czasem błędy. Widzę, że trafiłem na mistrza niedopowiedzeń. Jak trwoga, to do wiedźmina, co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. To powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Na pewno jesteś kapłanem Wiecznego Ognia? Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W Diablim Dole, tej kopalni, prowadziliśmy od wieków miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i nawet dziś bywamy bezradni. Ta wasza metoda jest parszywa, ale rozsądna, niestety. Teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a 2 katriony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha. Walczyłem już z tymi dezerterami. Nie powinni stanowić dużego problemu, przynajmniej na razie. O, naprawdę? Dobrze wiedzieć, ale mimo wszystko się pośpiesz. To tylko kwestia czasu, kiedy ktoś zejdzie na dół. Jeśli to robota dla wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale... No... Sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko, co wiem. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. I weź ten klucz.
otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Niech wskaże. Bywaj. Obstawa kapłana. Rany cięte. Pewnie od mieczy dezerterów. Kurwa, ci lepiej nasram do szyi. Razem! Żmawiej, chłopy, żmawiej! Dalej, póki masz nogi i jaja. Gadaj, tylko walcz. Jebaj się!
wiadomość? Tutaj? Mikstura z jaskółczym zielem. Poszukam miejsc, o których napisał. Pomóż mi. Błagam. Brzmi całkiem szczerze. Ale równie dobrze może to być pułapka. Medalion zadrżał. Rozejrzyjmy się. Znak szkoły wilka. Stary. I to bardzo. Zaschnięta. Pewnie po gorączce krwotocznej. Kaganek Kairi bardzo się tu przyda. Nie, nie tędy. Nie znajdziesz mnie tam. Te szkielety emanują jakąś złą energią. Może za sprawą ducha. Czas. Właśnie tak. Na dół. Prawym korytarzem. Tylko wtedy mnie znajdziesz. Jedna z istot, o których pisał Reinald. Kolejny znak. Drogowskaz. Stój, nie tędy! Zaschnięty śluz. Szczątki ofiar czerwonej śmierci. Ściany zryte śladami paznokci. Chorzy próbowali się wydostać. Nasi tu byli. Nie wygląda to dobrze. Kim jesteś? Oh, my God.
I znowu ślady krwi. Czyżby Reinald był wiedźminem? Słyszałeś? Zawracaj! Coś tu jest nie tak. Medalion wariuje. I ten smród. Co to w ogóle jest? Zostaw ich, marnujesz tylko czas! To mnie miałeś szukać, mnie! Yeah.
ślepa uliczka. Torturowano tu kogoś. Torturowali ich na tym krześle, a potem coś ożywiło ciała. To z nimi musiałem walczyć. Krasnoludzki spirytus, jaskółcze ziele i zawartość skrzyni. Pewnie chodzi o te obok. Ziele na szczęście mam przy sobie, a pozostałe składniki zachowały się w zupełnie niezłym stanie. Zdaje się, że to autorska receptura Reinalda. Warto ją wypróbować. Wszystko wskazuje na demona zarazy. Wnosząc po chorobie, to pewnie czerwony mur. Pora się przygotować. Zmarnowałeś tylko czas.
Skończmy to. Rozbij solne stalagmity, żebym mógł wyjść. Czerwony mur! Ciągle... On ciągle tu jest! Już prawie... Prawie... Przejął kontrolę! Pośpiesz się! Reinald! Przejąć moje ciało. Uwięziłem nas w tej komnacie. Sól, rozumiesz? Nie mógł się wydostać. Pomieszczenie wykute w apotropajonie antydemonicznym. Sprytnie. Ale on ciągle we mnie jest. Od tak dawna. Pomóż mi. Bracie, daj mi eliksir. Wyrzucę go z siebie. Znalazłem twoje listy do Lamberta. Przykro mi, że cię zdradził. Może wszystko skończyłoby się szczęśliwie, gdyby z Czerwonym Morem walczyło dwóch Wiedźminów. Tak. Byłem głupcem, ale to już przeszłość. Lambert nigdy nie zasługiwał na moje zaufanie. Chętnie mu to przekażę, gdy się tylko zobaczymy. Bo tak się składa, że twój przyjaciel miał na imię Osmund. Myślisz, że możesz ze mnie kpić? Nie. Myślę, że nie rozmawiam w tej chwili z Reinaldem. Zdajesz sobie sprawę, od jak dawna tu jesteś? Lata, dekady. Nie czuję już upływu czasu. Tutaj nic się nie zmienia, bracie. Nic. Reinald, czekasz tu od bardzo dawna.
Rozumiesz, że po takim czasie musisz być martwy. Tylko obecność moru utrzymuje twoje ciało w stanie ruchu. Tym bardziej musimy to zakończyć. Ty możesz to zakończyć. Daj mi eliksir. Niezły blef, ale nie jestem taki głupi. Nie rozumiesz? On przejmie moje ciało. Zabije ciebie i wszystkich, którzy... Teraz zniszcz go. Wypij eliksir, dokończ, co zacząłem. Dokończę, Reynard. Wytrzymaj jeszcze trochę. Nie wyjdziesz z tej kopalni. Wyjdę! Jesteś słabszy niż tamten. Najpierw cię zabiję, a potem wleję się w twoje ciało. Co za siła! Dobrze! Zabiję twoimi rękami każdego, kto wejdzie mi w drogę. Czas rozprawić się z Czerwonym Morem. Reynald nie żyje od dziesięcioleci, ale ciało się nie rozłożyło. To pewnie zasługa demona. Dziwne. Nigdy nie widziałem takiej zbroi. A medalion przedstawia głowę wilka, ale jest płaski. Wreszcie Osmund przysłał kogoś. Bogom niech będą dzięki, jeśli jeszcze obchodzi ich ten zasrany padł i tobie. Oczywiście. Nie mogę uwierzyć, że już go tu nie ma. Były takie chwile, kiedy nie wiedziałem już, czy jestem Reynaldem, czy... Czerwonym Morem. Cała przyjemność po mojej stronie. Ale nie przysłał mnie Osmund, tylko kapłan Wiecznego Ognia. Kim właściwie jesteś? Nosiłeś medalion z głową wilka, ale inny niż mój. A co w tym dziwnego? Sam zaprojektowałem oryginalny wzór i sam go zrobiłem. Jak każdy w Kaer Morhen. Gratuluję zdolności manualnych. Ja swojego nie zrobiłem.
Dostałem go od mistrza, jak każdy w Kermoren. Może za twoich czasów wyglądało to inaczej. Właściwie w którym roku przyjechałeś do Diablego Dołu? W 970, a może 80. A nie wiem, przakrę. Moje wspomnienia są jak za mgłą. Reynald, to było ponad 300 lat temu. Co? Niemożliwe. Przecież kogoś by przysłali. Najwyżej 5-10 lat po moim zaginięciu. Osmund by mnie znalazł. Kurwa. Przykro mi. Demon zarazy miał szczęście, że tu wszedłeś. Wiedźmiński immunitet na choroby sprawił, że jego obecność nie zniszczyła twojego ciała. Cholerna ironia losu. Musiałem skupić całą swoją wolę, żeby nie dać mu uciec, póki nie uwięziłem nas w solnej jaskini. Wcześniej opętywał chorych, ale jego istota szybko ich deformowała. Pozmieniali się we wściekłe bestie, które nie mogły umrzeć. Te wszystkie pochodnie, głosy, to nie byłeś ty? Jeszcze pytasz. Mur chciał cię tu zwabić i oszukać. A ja byłem zbyt zmęczony, żeby w ogóle zauważyć twoją obecność. Przynajmniej na początku. Jak to się stało, że skończyłeś uwięziony z Czerwonym Morem? Sekciarze chcieli, żebym pozbył się demona zarazy. A gdy tylko pojawiły się pierwsze oznaki opętania, zamknęli mnie w kopalni. Mogli chociaż przysłać egzorcystę, powiadomić cech, cokolwiek. I jeszcze te trupy w korytarzach, porzucone na chwałę wiecznego ognia. Tak, widziałem. Wcześniej Czerwony Mur próbował podszyć się pod Wiedźmina. Skąd mogę mieć pewność, że tym razem rozmawiam z Reynaldem? Zapytaj mnie o coś, o czym powinien wiedzieć tylko wilk. Nie Na pewno pochodzisz ze szkoły wilka? Twoja zbroja trochę przypomina te z Kermoren. Ale ten kolor, ćwieki i pionowe pasy. W siedliszczu ciągle podrzucali mi sprzęt. Mówili, że czego się nie dotknę, zmienia się w złoto. Ulepszałem zbroję na szlaku. To miał być prototyp dla całej szkoły. Ale nie zdążyłem nic z tym zrobić. Tak zupełnie sam? I jeszcze bez warsztatu? Minąłeś się z powołaniem. Powinieneś był zostać płatnerzem, albo chociaż krawcem. Osmund też spisywał jakieś pomysły na ulepszenie tego pancerza. Mieliśmy obgadać je razem w Kermoren. Masz jakiś dowód na potwierdzenie twoich słów? Przeszukaj moje ciało. W lewej kieszeni znajdziesz schematy. Możesz się sobie zatrzymać. Uwolniłem cię, ale wydajesz się niestabilny. Muszę się upewnić, że zaznasz spokoju. Więc zachowasz się jak wiedźmin, który spotkał brata w potrzebie. I nie pozwolisz, żebym został upiorem. Pomożesz mi zamknąć moje sprawy. Albo spalę twoje ciało na stosie pogrzebowym. Jak należy. A ja mam odejść niepogodzony ze światem, co? W bólu i pieprzonej goryczy? Tego mi życzysz, braciszku z Kermoren? Powiedziałeś, że przysłał cię kapłan. Przyprowadź go tu. Chcę z nim porozmawiać.
A co to zmieni? Chcesz się z nim bawić w ideologiczne dysputy? Odpuść, Reynald, i odejdź. Najpierw spojrzę mu w oczy i zapytam, co jego religia mówi o skazywaniu człowieka na śmierć i potępienie. Ten chłopak nie ma nic wspólnego z kapłanami, którzy zamknęli cię tu 300 lat temu. A możesz ich tutaj przyprowadzić zamiast niego? Nie? Tak myślałem. Niech będzie. Ale to ma być tylko rozmowa, nic więcej. Daruj sobie te aluzje. Nie mam złych zamiarów. A nawet gdybym miał... Wiesz, jak szybko się mnie pozbyć, prawda? Dobrze. Pójdę po kapłana. Nie rozumiem. Jak mogli na to pozwolić? Te wszystkie ciała, krew... Nie miałem pojęcia! Reynald... Słyszałem, ile wycierpiałeś. Myślałem, że mogę ci pomóc. Ale jak wynagrodzić coś... coś takiego? Jestem tylko skromnym diakonem! Skromny diakon czy hierarcha? Jeden pies. Trzeba być zbrodniarzem albo hipokrytą, żeby zostać kapłanem Wiecznego Ognia. Znalazłem tu ciało kapłana, który wolał dać się uwięzić z chorymi, niż opuścić ich w godzinie śmierci. To zbrodniarz czy hipokryta? A kto go uwięził, co? Może góle, hm? Albo Czerwony Mur. A może, no nie wiem, może inni cholerni kapłani Wiecznego Ognia. Popatrz na niego. Przecież to jeszcze dzieciak. Jakie zbrodnie mógł popełnić? Przekręcił zwrotkę hymnu? Zapomniał o poście? Dał się uwieść hipokrytom. To jego jedyna wina. Masz przed sobą rzadki okaz kapłana, tak poczciwego, że traktuje Wiedźmina jak człowieka. Ten chłopak jest inny. Właściwie zła opinia o mutantach to nieporozumienie. W 16 rozdziale księgi napisano: oddasz szacunek każdej istocie żywej. Pełno tu dowodów na ten wasz szacunek do życia. Bo Przeor mówił... Ach, to wszystko nie tak! Słuchałem ich całe życie, ale jak mam im ufać po tym wszystkim? Kościół miał chronić ludzi, przynosić nadzieję, ale po tym, co tu widziałem, co ja mam teraz zrobić? Jak żyć? Świetnie, kryzys wiary. To chwila słabości czy szczery żal, hm? Co zrobisz ze swoją wiedzą, kiedy wyjdziesz z tej kopalni, co? Czego właściwie chcesz? Jesteś bohaterem, powstrzymałeś katastrofę. Co może sprawić, abyś pogodził się ze swoim losem? Bohaterem. Wiesz, kiedyś obchodziło mnie większe dobro. Byłem młody, mogłem o nie walczyć, ale teraz... jestem po prostu zmęczony. Nie mam siły ani chęci, żeby dyskutować o filozofii, ani cieszyć się szczęściem ocalonych. To nie oni musieli cierpieć przez 300 lat. Wiesz, kto teraz jest młody i gotowy do walki o większe dobro? Aby czynić dobro, nie trzeba należeć do instytucji. Ty też nie musisz. Tak. Tak, masz rację! Koniec! Nie wracam do Nowigradu! Może mógłbym zmienić to miejsce w lecznicę? I hospicjum! Tym razem prawdziwe! Wstąpiłem do kościoła, żeby służyć ludziom, a nie hierarchom! Co ja robię?
Oparłem się demonowi Moru, a nie umiem odpuścić temu chłopakowi? Jakby nienawiść trzymała mnie przy zdrowych zmysłach. Może tak było, ale to już przeszłość. Liczy się to, co zrobisz tu i teraz. Twoja walka nie pójdzie na marne, przysięgam. Odejdę z kościoła i zrobię z tego grobowca oazę życia. W twoim imieniu. Zmieniłeś coś, Reinald. Coś i kogoś. Co ty na to? Z tym moim imieniem to nie przesadzajmy. Jestem tylko Wiedźminem. Nie bratem miłosierdzia. I chyba lepiej, żeby tak zostało. To koniec. Powinniśmy stąd iść. Na wieczny ogień. To znaczy, wiem, co muszę zrobić. Ale niełatwo wyrzucić z siebie 20 lat budowania wizji świata. Proszę, twoja nagroda. Dziękuję za pomoc. Może wcale nie musisz wyrzucać wszystkiego. Fragmenty księgi, które przytaczałeś, brzmiały sensownie. Tak uważasz? No, może i tak. Może wieczny ogień jest tam, gdzie jeszcze go nie szukałem. Bywaj, były diakonie. Owocnych poszukiwań. A gdyby tak poszukać notatek Osmunda, o których wspomniał Reinald, dokończyć ich zbroję, trzeba się za nimi rozejrzeć, gdy następnym razem wpadnę do Carmoren. Dalej, płotka, dalej! Cholera by was wszystkich. Rodzinie, wkurwiasz tym białym ryjem? Ty, białowłosy, myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? Uff. Dawaj monetę. Reszkę oprzątniemy z gumna stajnie. Orzeł, pójdziemy jak jedynie. Miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Chodzi o wiedźmiński pancerz.
Bywaj. Tempo, tempo! Geralt z Rivii. Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.